Ratusz szuka wykonawcy na odbudowę ścieżki przyrodniczej Natura 2000 zlokalizowanej na bulwarze nadwiślańskim. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego Tczewa. Istnieje tam już od 13 lat ścieżka taka edukacyjno-przyrodnicza, która wskazuje na to, jakie rośliny, jakie zwierzęta można spotkać na Wiślanym Nabrzeżu. Ta ścieżka wymaga odnowienia, takiej rewitalizacji i chcemy to wykonać w tym roku. Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie tego zadania. Chcielibyśmy, żeby oprócz odnowienia tych tablic, także zostały wymienione i kosze na śmieci, ławeczki, stoliki, które tam stoją. Też zieleń została zrewitalizowana, uzupełniony żwir. Także cała ta ścieżka praktycznie będzie nowa. Wykonawca będzie miał 3 miesiące na wykonanie tego zadania. W ramach zadania przewiduje się wymianę koszy na śmieci, wymianę płyt poliwęglanowych wraz z grafiką opisujących zwierzęta i rośliny z okolic Wisły, zamontowanych na słupkach oraz wymianę 2 dużych tablic stojących, odmalowanie 3 stołów oraz 29 ławek parkowych.